Cześć. Gdzieś tam nie wiem, czy widać w oddali, ale właśnie sarny tam biegną przez pole. O, tam było widać na chwilę. No, dzisiaj u nas trochę przymroziło, że tak fajnie bielutko się zrobiło w lesie. No i tutaj też na tych krzakach. Dzisiaj chciałem przebronować ten kawałek, co jako pierwszy robiłem. No, ale ciężka brona jest tam za ciężka i kurczę, nie robi takiego efektu za bardzo, bo i tam jest miękko, teraz 60, ona się topi z nią, znaczy siada po chwili. No, także kurczę, cisnę na drugi kawałek, tam zobaczyć jaki efekt będzie ona robić, jak już mam ją podczepioną, czy to w ogóle tam coś jeszcze pomoże. No i zaraz doginam po tą normalne, lekkie brony i zaraz tam wracam na tamten kawałek, tam to przebronować. No i będzie mógł ten gostek rozrzucić ten obornik, ale no nie wiem, tak zamierzonego efektu to chyba nie osiągnie te bronowanie, bo po glebogryzarce wszystkie resztki po tym ugorze zostały no, pocięte, pomielone, więc tutaj brona tego nie wytarga tych, no czy korzenie jakieś tam jak się trafiają gdzieś po drzewkach, czy jakieś drzew już korzenie, to wtedy wyciąga faktycznie, ale takie kurcze jakieś mniejsze trafi, pasz i tak dalej, to tego to raczej nie wyciągnie. No, a też tutaj przejechałem, bo cały czas jeździłem z tej strony. Tak, o tutaj. No, a teraz sobie tutaj zrobiłem, żeby tutaj jeździć bliżej. Bo docelowo, znaczy docelowo to i tak droga ma być zrobiona tutaj w lesie. Tu jest taki jeden cały rząd drzew. Taki mini płytki rów, a za nim jest droga. No i tam docelowo ma być jeżdżona, a nie tutaj. No, ale to trzeba najpierw odkrzaczyć tą drogę, że można było normalnie przejeżdżać i nie się martwić. No. No dobra, to ja sobie doginam na tamte pole, sprawdzę jak to będzie szło, czy coś tam jeszcze porozbija. Znaczy najbardziej po tym oranym chcę przejechać, żeby tam porozbijało jeszcze to, co zostało, takie górki, dołki. No, tam gdzie mokro nawet się z nią nie pakuje, bo już... Bo stamtąd to w życiu nie wyjadę z nią, jak ona tutaj na tym piasku siada. No, także ja sobie cisnę i do później. Tutaj przeszczep bron robię, bo ogólnie to były te poskładane całe, ale tutaj mają urwane jedno, jeden wieszak z drugiej strony. Tak samo, już ledwo jakiś ktoś tu smarkał coś, ale to też tak trzyma się, bo trzyma. No, że pan Marek tutaj ma drugą ramę, no to przekładam na te brony, ale kurczę, no w sumie to tamta rama jakoś tak, no bardziej mi się trochę widzi, ale już nie chcę tracić czasu dzisiaj na przerzucanie tego dziadostwa. Dlatego tylko przekładam same brony i dzidę stąd. Już się tak kurczę. Jedno, drugie wyciągnąć, było naszarpać, także nie chcę mi się tego nawet robić. No, pług sobie stoi. Tu zatorka. Muszę kiedy w końcu wciągnąć z powrotem tam, gdzie był. Bo tak już stoi trochę. Trzeci miesiąc w sumie. No. Dobra, także jak przerzucę, to wtedy jeszcze coś nagram. No tutaj już te brony ogólnie poskładałem. No i tu ten kawałek przebronowuję, no bo tutaj jeszcze pełno jakichś korzeni, patyków wychodzi i takich tam. Tego jak najbardziej chcę to wybrać całe dziadostwo, żeby później nie było problemów. No kurczę, ogólnie to te brony i tak będzie trzeba poprawić, bo kurczę, bez przerwy
zlatują tam i tak dalej. Te kiedy tutaj też haczyka mu brakuje, no ale kije jakoś tam bronują na pewno lepiej niż te ciężkie, bo tamte to kurcze siadały po prostu i się taka hałda przed nimi robiła. Nawet jak tylko tak lekko je ustawiałem, to one i tak gdzieś był dołek, to na tąpnięciach sobie siadły i kurcze i lipa. No za ciężkie trochę są te brony, bo to jest rama od kultywatora, no i brony jakieś wielkie dołożone. No może do 80 jakieś to jeszcze by dało radę, ale kurczę, przy 60 to ciężko. No, całkiem fajnie to kurczę wyciąga jeszcze tu przynajmniej pod wierzchną warstwą to co jest. No a przy okazji zima nastała z powrotem niestety. No i kurczę, troszkę pruszy, ale też tutaj był ten gościu, który miał obornik wyrzucić, ale stwierdził, tu jakaś butelka, cegiełka, no ale kurczę, zobaczył jak tu miękko i kurczę stwierdził, że no trochę musi siąść gleba, żeby mógł tu wyrzucić, ale myślę kurczę jakiś wał ogarnąć i to przewałować trochę, żeby to siadło szybciej, żeby można było coś działać, bo tak to kurczę będzie to no posianie tu będzie niemożliwe jak będziemy czekać tyle czasu. O kurczę, o. Ale korzenie jeszcze w cholerę powyciągało. O, bryła węgla nawet się znalazła. Chyba kopalnię trzeba otwierać, skoro tu węgiel jest nawet. Faktycznie, tak jak pan Marek tam w ostatnim filmie, a teraz to już będzie przedostatnim, coś tam pisał. O. Może są jakieś pokłady. Opa. Ale kurczę, lipa z tym śniegiem. No ale przynajmniej może trochę przystopuje to te wzrost roślin, chłaściorów i tak dalej. Ale kurczę, no wyciągało tego. Tak to nawet nie było widać. Się pojeździło trochę i no wyciągało korzeni w cholerę. Opa. Kurde, nie doleciał. No, ale też jeszcze bardziej w poprzek niż wzdłuż, żeby to też, ta jeszcze ta, gdzie dołki są, to tak trochę rzut mistrzowski porównać. Tam samym rogu, kurczę, pola to 60 siadła sobie od razu. Nawet z tymi bronami, najpierw z ciężką, potem z tą broną już sobie klękły. Także to musi trochę znowu poziom wody w rowie opaść, bo się podniósł. Ale kurczę, sypie. Ale się trzeba stąd zwijać, bo chyba lepiej nie będzie. Też myślę sobie jakąś kurde skrzynię zrobić na te brony i po prostu jak coś będzie wychodzić, to za każdym razem wszelkie te rudy, żelaza i gałęzie, kamienie, wszystko na tej skrzyni i dopiero gdzieś tam pod lasami wyrzucać zamiast chodzić. No ale no najciężej jest. Najciężej będzie temu gościowi, co ten obornik ma wyrzucać. Tutaj gdzie orane było, bo jednak jest kurde strasznie miękko tu. No i tak samo, ale wychodzi tak. No i tak samo gdzie tam w rogu. Tam to raczej nie dojedzie nawet, bo za miękko jest. Jak ja z lekkimi bronami siadam, to jak on będzie miał rozrzutnik pełny, to w życiu nie wjedzie.
No, ale w sumie też jednak coś tam dzięki tym przejazdom z bronami też troszkę siądzie ta gleba. Bo nawet widać jak cię chodzi już, że już aż tak się nie topią buty. No i sama 60 też tak aż nie siada bardzo. Także całkiem, całkiem. Kurczę, prawie święta, 60. Jeszcze w pracy przy śniegu nie było chyba u pana Marka. Ale tego tu jest. Niby kurczę, niby jak się zaora, no to część tam się obróci i pójdzie w ziemię i tak dalej, zgnije. No ale kurczę, żeby gdzieś tam nie zostało i... Bo nie wiem w sumie już, co tu ma być zasiane. No ale żeby nie zostało, tak, takie kurczę gije. No i potem się zasieje. Może zboże kombajn wjedzie i kurczę coś zeżre i będzie lipa. Tak lepiej trochę wyzbierać i mieć spokój, niż kogoś tam minę wpierdzielić, bo potem to tylko koszta. Ale kurde takie... O, już woda podchodzi w te ślady, gdzie siadłem. Elegancko. Trochę je zasypię, bo... Żeby tak aż nie było takiego gówna głębokiego. Jeszcze gałązkę. O kurde, korzeń jakiś. Nie da rady. Może po orce jeszcze. Raz jak się to zora, to może to wyjdzie dziadostwo. O, ruda żelaza. Ja pierdziele. No dosyć ciężkie te pola są do ogarnięcia, no ale... Pomału się to ogarnie. Ważne, że coś się dzieje, a nie stoi dalej. Tak jak przez tyle lat było. Ale z drugiej strony jakby trochę... No kurczę, jakby trochę dać tej ziemi to co ona wymaga. No to wtedy pewnie plon jakiś by dało. Konkretniejszy, o tu jakiś kamień wytarł, a nie to pniaczek. No, bo tak jak ona tyle lat stała, odpoczywała, to kurczę, jednak masz czego wydać. Tylko by ją trochę zasilić. Dostanie obornik, to już w sumie dla niej spory zastrzyk. O kurde. Spory zastrzyk będzie. Wszelkich tam potrzebnych rzeczy do wydania plonu. No, ale... Ale i tak pewnie duże braki będą. Tutaj ten pesz zamysł był, że brona może to wytarga jakoś część chociaż, ale jest to niemożliwe, bo chlebogryzarka go tak pomieliła drobno, że no nie ma szans na to, żeby wyciągnęło. Opa. Nawet tym razem doleciało. Znaczy lewą ręką to jakoś nie bardzo rzucanie idzie. No. Ale tych pniaczków jest. Teraz to tak z grubsza tylko pojeżdżę. Potem teraz tydzień przerwy będzie. To sobie przeschnie. I wtedy dopiero wpadnę tu. Jeśli słońce da. Słońca będzie trochę. I tą glebę osuszy. Wtedy wpadnę z bronami, to wszystko przejeżdżę, powyciąga to, pozbiera się i nie wiem, może się ogarnie ten wał. No i wtedy już będzie mógł gostek wjechać w końcu. No. Dobra, to ja na chwilę obecną kończę sobie to, przejeżdżę i jeżeli wtedy jeszcze nagram,
Chyba, że czas mi nie pozwoli już, no to jakby coś, to do następnego razu i cześć. O, tutaj jeszcze kurczę telefon miałem, ale sypię teraz mocno. Teraz to spadam, bo kurczę telefon nie wiem. Przyjmę z tymi bronami, trójeczką, śmigą przed sobą. Ale już mam wrażenie, że jakoś tak bardziej ubita ta gleba jest. Bo ta gleba ubita raz jest strasznie. Zrobiła bardzo dobrze robotę. Bo nie sądzę, żeby jakiś talerzuba czy czegokolwiek innego tak ogarnęło jak ona zabicie tych chwastów. Będzie zabicie. Rozproszenie może bardziej. Żeby to kurczę nie było takich zbitych tych systemów korzeniowych. Ale tak glebę na płótnia, bo był jakiś kamień, ale trochę nie ma czasu dzisiaj na zbieranie i poczekać. Tak strasznie na płótnia, że na szczęście jest. Jakby jakoś szczęście maszyną biegło. Dobra, to przejazd. Tak już ostatni robię przez środek, bo tu wcale nie jeździłem. A jedynie na poprzek. Ogarnę panu Markowi te pola, no bo kurczę chłopów porządne pola sadzić, a nie kurczę w takie krzaczory. Ale się kurczę nie spodziewałem takich opadów kurczę już w tym miesiącu. Dobra, to dzisiaj na tyle i trzymajcie się, cześć. No tutaj jeszcze taki szybki przejazd. Kurde, takie fajnie to wygląda. Takie kurde zimowe brodowanie. Przejadę i moment zakryte już te miejsca, gdzie było przejechane. Mam nadzieję, że jak najwięcej wyciągną tego korzeni wszelkich, żeby nie pozabierać po prostu tego orko, żeby potem dać na następne parę lat będzie zbieranie tego. Teraz też jak grunuję, to pompę wyłączam, żeby grony spadały jak najniżej w tych miejscach, żeby po prostu nie podrywało ich, bo one jednak kurczę mi po prostu do góry. Jeszcze na chwilę przerwę.